Cześć kochani, witam na kanale Pushing Girl z Pusinem i panią Kurtką. Surprise, surprise, witajcie kochani, na pewno się zastanawiacie, co ja tutaj robię. Dziś oficjalnie chcemy was poinformować, że wspólnie założyłyśmy kanał Pushinger. Ja ostatnio byłam dość mocno zajęta, nie miałam czasu nagrywać z Weroniką wspólnych filmów. Weronika nagrywała kilka filmów sama. Oczywiście ja byłam po drugiej stronie i cały czas jej pomagałam, ale wspólnie filmiku jeszcze nie nagrałyśmy. Dzisiaj będzie ten pierwszy wspólny filmik i to będzie... Haul zakupowy, ale nie dla mnie, tylko... Dla mnie. Tak, tylko rzeczy, które wybrała sobie ostatnio Weroniczka. Także dzisiaj wam zaprezentuję, co ciekawego będzie gościło w jej szafie na wiosnę. Zapraszamy was na haul wiosenny. Okej, chodźmy. Wróciłyśmy, strasznie tam wiało, gdzie byłyśmy, bo moje włosy po prostu wyglądają koszmarnie, ale dobra, wracamy do zakupu. Powiem, zawsze wyglądają ładnie. Pierwsza rzecz, którą Weronika sobie wybrała, to... Granatowa kurtka z Primarka i ma też ładne kwiatki. Jest przepiękna, kolorystycznie idealna, granat, koral, taka jasna brzoskwinia, biel jest przepiękna, na dole ściągacz, na rękawkach tutaj również ściągacz, srebrny zamek, idealna będzie na wiosnę, idealna będzie na lato, bo jak wiecie, w Irlandii lata mało i kosztowała, zaraz wam powiem, 15 euro i one jeszcze są, bo widzieliśmy je ostatnio, prawda? No. Także kurteczka. Będę się chować w trawie, nikt nie będzie mnie widział. No co ty? To jest na to, bo na ci wszyscy zobaczą. O! Nie baw się chowanego w tej kurtce. Druga rzecz, którą sobie wybrałam, to koszulkę. Ja już mówiłam, bo chyba tę koszulkę pokazywałam w swoim vlogu, że ja też takie bluzeczki miałam. Bluzeczka na szereczkach pod spodem i czarna siateczka na to. Czyli wszystko wraca, moda wraca, zobacz. Będziesz miała podobną taką jak ja mam, jak byłam młodsza. A tutaj napisane jest... Brooklyn, New York, Manhattan. I kosztowała 8 euro i jest penisa, bardzo ładna, bardzo ładna. Fajna do shortów, prawda, do spodni. To co, teraz przejdziemy do leggingsów? Okej. Ja mam trzy pary, a ty masz jedną parę, którą nosisz w tym momencie. Pokażę na końcu. Try on, hold. W każdym razie trzy pary leggingsów z H&M, takie bardzo klasyczne, granatowe, długie. Do szkoły będą idealne, prawda? Te mi się bardzo podobają, białe w szare paseczki i tutaj ten szary paseczek ma srebrną nitkę, również długie i ostatnie. Różowe z czarnymi kropeczkami, tak. Piękne, bardzo jeszcze. Ładne. Jeszcze. I tutaj czarne właśnie skóropodobne, fajnie wyglądają w połączeniu z tą bluzeczką. No wiem. Mhm. To co, zakupy Zary? Tak. Tadam, 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 proszę. To są denim shorts. Uwielbiam shorty. I ktoś jeszcze uwielbia shorty? Ja! Piątka, give me five, yes! Uwielbiamy shorty. Ja mam shortów od zaczęsienia w swojej szafie. Weronika to samo, ja mówię, że najdługo będziesz miała same shorty w szafie i żadnego innego ciucha. Spódniczki nie, nie lubi spódniczka chodzić, ale w shortach uwielbia. Ale shorty w ogóle są bardzo wygodne. Są klasyczne. Rozdarte, to co chyba wszystkie dziewczynki lubią, czyli dziury. I miałam powiedzieć, że są klasyczne, bo są niebieskie. Tak, są klasyczne, bo są niebieskie, kieszonki z przodu, kieszonki z tyłu, bardzo fajne. Jeans bardzo przyjemny, mięciutki, nie jest taki sztywny, kujący, dotknij sobie, prawda? Bardzo przyjemny. I one w Zarze kosztowały 17,95. Super, będziesz miała na lato. I kolejna rzecz, ostatnia już Zary. I powiem wam szczerze, że mi się tak niesamowicie podoba, no ale niestety na dziale dla kobiet takich sweterków nie ma. Sweterek w kolorze, Weruś? Miętowym. Słuchajcie, oversize, połączony nawet z tymi shortami na chłodny dzień, wygląda idealnie. O, może tak będzie ładniej. Wygląda idealnie. Tak jak wam powiedziałam, jest oversize, fajnie leży, rękawki są 3/4, no po prostu idealny sweter na wiosnę. Kieszonka z przodu, materiał bardzo miły, przyjemny, super, naprawdę rewelacyjny. Były jeszcze w kolorze różowym i żółtym. Tak, tak, trzy kolory do wyboru. Weronika wybrała sobie miętowy, ja ją namawiałam na różowy, ale powiedziała, że nie. Ale miętowy też jest bardzo ładny. I cena to tak samo jak shorty, 17,95. Weronika tutaj wszystko ponakładała na wieszaki, żeby było łatwiej pokazywać. Kolejne rzeczy to ciuchy na gimnastykę. Tak, ja już tu podziwiałam jedną z nich. Jest to taki zestaw dwuczęściowy, bokserka pod spodem. Czyli taka koszulka, tak? Wiesz co? To wygląda jak Deathly Hallows Science Harry Pottera. Masz rację, właśnie się tak zastanawiałam. Skądś mi się to kojarzy? Albo to wygląda jak diament. Diament.
piękny. Ja wiem, ja wybieram diament, ty wybierasz Harry Pottera. Tak. Tak. W każdym razie zestaw dwuczęściowy, tak jak wam przed chwilą wspomniałam. Bokserka pod spodem, tutaj taka luźna koszulka na krótki rękaw. I ona z tyłu tutaj ma siateczkę, bardzo fajny zestaw na gimnastykę. Nawet nie tylko, bo nawet na jakieś inne zajęcia sportowe. No dobra, teraz co piszę? Hashtag no limits. Musisz się przyzwyczaić, bo jestem gadułą. No wiem. I cena to 7 euro. Dobra, dalej to będą leginsy. Moje ale nie takie na co dzień, tylko na gimnastykę. Tylko bardzo kolorowe. Bardzo kolorowe, ale spodobały ci się. Tak. Od razu je wybrałaś. Tak są się prezentują. One są przed kostkę. I tak jak Weronika powiedziała, bardzo kolorowe. To one wyglądają tak, jakby na tym materiale był wylany bleach. No i one są takie rozmazane, prawda? To jest jak kolorowy bleach, ale też jest neon. Aha, ale ładne. Właśnie taki różowy, niebieski, miętowy na gumce. Pushinowi się podoba. Widzisz Pushin? Jakie fajne? Miał. I ostatnia rzecz to bluza w przepięknym kolorze. Motyw też jest bardzo ładny, taki iście wakacyjny. Bluza jest z tyłu dłuższa, z przodu krótsza, napis run. Ciociu, na długi rękaw. Przypomina mi trochę o Tajlandii. O wakacjach, no nie? Tak, o Hawaii. Szczególnie te kwiaty takie hawajskie. Miałam to właśnie powiedzieć. Widzisz, jak my się dobrze znamy? Bardzo fajna jest, mi się też podoba ta bluza. No. Nie będzie taka obcisła, tylko będzie taka... No gdzie spadasz? Muszę pokazać. I będzie taka oversize. Fajna, bardzo fajna. I kosztowała dychę. I to by było wszystko. Właśnie, że nie. A co jeszcze masz do pokazania? Ja się pytam, co jeszcze masz do pokazania? Dwie rzeczy z klęca. Nie, tylko jedną. Drugą chowam. Ale wam pokażę za chwilę. Pierwsza rzecz z klęca to... Opaska. Do... spania. Gdzie się ją zakłada? Na oczy! Się w niej śpi. Nie wiem jak się w niej śpi, bo ja w takiej opasce nie śpię. Ja sobie nie wyobrażam w takiej opasce spać. Mam jedną, która jest kot. Mam jedną, w której w moim pierwszym filmie pokazałam. Z Pushinem? Tak. To jest trzecia. Tak. Taki ale fajna, mięciutka jest. Mięciusia. Ciocia. Ale ja bym w takim czymś nie spała. Chyba... Ale ja kiedyś pożyczę, że spróbuję, ale wątpię. Ale królik jest przesłodki. Ciocia. Tak? Chyba wszystkie są z Clarsa, a nie, bo jedna jest z penisa. Kotek jest z penisa, Pushin jest z Clairs i ta jest z Clairs. Tak. Tak, czyli dwie są z Clairs, ale jest słodziak. Słodziak, słodziak. I ostatnia rzecz, która dość mocno przykleiła się do moich rąk, ale spróbuję wam ją jakoś pokazać, to kubek jest przepiękny. Kształtem jest taki sam, tak, tak, to jest też Pushin, tak. Kształtem jest taki sam jak ten, który ja mam. Jeżeli ktoś z moich widzów widział mój film, to na pewno kojarzy. Pushin. Stormy, różowe kropeczki i różowe serduszka i różowe ucho. Wcześniej ich nie było, były takie jak ja mam, a teraz pojawiły się takie słodkie. Obydwa są piękne, ale ten jest słodszy, bo jest różowy, więcej różowego. W moim dobra w ogóle różowego nie ma. Może się wymienimy? Nie. Jak nie wiecie, to Stormy, siostra Pushina i... Tak, właśnie Pushin gwizdnął kubek. Okej, dziękuję. W więcej filmach nie wystąpisz, masz szlaban na nagrywki. Wszystko już wam pokazaliśmy, nawet ciocie. Tak, nawet mnie. W końcu przed ten dzień, że oficjalnie mogłybyśmy was poinformować, że mamy wspólny kanał i będziemy wspólnie dla was nagrywać bardzo dużo fajnych filmów. Tak? Wszystko mamy zaplanowane, wszystko mamy rozpisane. Teraz tylko nagrywać i dla was wrzucać. Także zostańcie z nami, bo będzie się dużo działo, będzie dużo fajnych rzeczy i będzie zupełnie inna tematyka niż na moim pierwszym kanale. Także zapraszamy was serdecznie do subskrypcji, do kciuków w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Uści!